wzdrychając się wieczorną porą przez ulicę pełną ludzi, zdążających na przedświąteczne zakupy. Zaraz jednak ktoś dodał. Święta, święta i po świętach. Czy to już cała prawda o dniach, które przed nami, za którymi tak tęsknimy? Oczywiście, że nie. Choć w takim zabieganiu, nie mając często czasu i sił, pozostajemy na tym właśnie poziomie. Dopiero szedna kolęda, a potem biały okładek dłoni przypomną nam o czymś, co jest tak ważne i święte, a bez czego nasze życie stałoby się jałową biegawiną po rynkach świata za atrapami szczęścia. Poznałem Maryję, czas jakby się zatrzymał. A jeżeli nie, to na pewno tu nie woli. Tych kilka tygodni, które dzielą nas od zamieszkania razem, wydają się być wiecznością. Czy będę ją wystarczająco kochał? Jest taka dobra, niewinna, radosna. Panna czysta, panna czysta, porodzi nas syna. Chrystus się rodzi nas, o swobodzie, a nie i krają, kuchu, lewy, krają, pasterze śpiewają, będą.
Ma mieć swoje królestwo w niebie, do którego niewątpliwie będzie chciał wrócić. Czy to Jezusowe przebywanie tu, na ziemi, jest taką swoistą wycieczką? Jak długo Jezus będzie u nas gościł? Jezus jest Synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. O jakiego Jakuba chodzi? I co znaczy wyrażenie Jego panowaniu nie będzie końca? Trudno, kręcimy. Znajdujemy się w Betlejem. Stoję w miejscu, gdzie dosłownie przed kilkoma minutami przyszedł na świat Jezus, o którym mówi się od wieków, że ma zbawić całą ludzkość. Prorok Micheasz napisał przed wiekami: a ty, Betlejem, nie jesteś zgoła największe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu. Jeszcze nikt nie wie, czego możemy spodziewać się po nowym władcy. Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych faktach z życia Jezusa. Z Betlejem dla Telewizji Polskiej Barbara Mieszała. Cięcie mam do